Ach, mój Jezu, jakeś srodze. Za tak ciężkie grzechy nasze. Przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu. Ach mój Jezu, co za ból. Przyjdź mój Jezu. Przyjdź mój Jezu. Ach mój Jezu, gdy wychodzisz, przyjdź mój Jezu. Przyjdź mój Jezu, przyjdź mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Przyjdź mój Jezu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Drugi dzień, trzeci dzień rekolekcji świętych, bracia i siostry, mszy wieczornej będziemy się modlić w koncelebrowanej ofierze. Ksiądz Piotr o radość wieczną dla zmarłych Heleny Hawryluk w siódmą rocznicę jej śmierci oraz zmarłego Henryka, a także ich rodziców. Ja natomiast w dniu dzisiejszym polecać będę tych wszystkich 96 ofiar, którzy 10 kwietnia 9 lat temu zginęli w Smoleńsku. Pamiętając o prezydencie Rzeczypospolitej Lechu Kaczyńskim, prezydencie Rzeczypospolitej na uchodźstwie, panu Kaczorowskim i wielu innych, którzy majestat Rzeczypospolitej przedstawiali. Módlmy się, moi drodzy, aby dobry Bóg otworzył dla nich swoje miłosierne serce. Przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli czystymi sercami tę najświętszą ofiarę Panu Bogu złożyć.
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, daj nam wytrwale pełnić Twoją wolę, aby w naszych czasach lud Tobie służący wzrastał w liczbę i zasługi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Liczb. Od góry Hor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom. Podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: zgrzeszyliśmy, szemrając przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy Pan rzekł do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeżeli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Oto słowo Boże. Wysłuchaj, Panie, mojego wołania. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a moje wołanie niech przyjdzie do Ciebie. Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, nakłoń ku mnie Twe ucho. W dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj. Poganie będą się bali imienia Pana, a Twej chwały wszyscy królowie ziemi. Bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie. Pan przychyli się ku modlitwie opuszczonych i nie odrzuci ich modłów. Należy to zapisać dla przyszłych pokoleń. Lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.
Spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, popatrzył z nieba na ziemię, aby usłyszeć jęki uwięzionych, aby skazanych na śmierć uwolnić. Chwała Tobie, Słowo Boże. Ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Każdy, kto go znajdzie, będzie żył na wieki. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do faryzeuszów: ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi: czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego: kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: przede wszystkim po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Widzę, że wszyscy uśmiechnięci, pełni sił, zapału do tego, żeby słuchać, żeby odnajdować w Panu Bogu kolejne kroczki, które pozwolą nam jeszcze bardziej Go rozumieć, żeby w tej wierze jeszcze bardziej wzrastać. Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi nam tak: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Kiedy Mojżesz chodził po pustyni i pracował u swojego teścia, to zobaczył gorący krzew, czyli krzak, który się palił, ale się nie spalał. Był na nim ogień, ale nic mu nie robił. Więc z zaciekawieniem do niego podszedł i usłyszał wtedy Boży głos. Głos, który mu mówił, że Pan Bóg wybiera go na misję. Misję uwolnienia Izraelitów z Egiptu. Misję stanięcia przed Faraonem i ogłoszenia mu właśnie tego. I Mojżesz, kiedy to usłyszał, to zapytał Boga, jak mu jest na imię. Zapytał, w kogo imieniu ja mam iść przed Faraona. Jak on się mnie zapyta, kim ty jesteś, to co ja mam mu powiedzieć? I słyszy, jak Pan Bóg mówi do niego, że się nazywa Jestem, który jestem. Jahwe. Moi drodzy, to imię Boga oznacza, że Pan Bóg jest. Że Jego istotą jest istnienie. Że Pan Bóg nie może przestać istnieć, być. Że zawsze jest obecny. I to tak brzmi trochę jak masło maślane, że jestem, który jestem, czy moją istotą jest istnienie. Ale tu chodzi o to, że Pan Bóg od zawsze był i zawsze będzie. I zawsze dla Niego jest wieczne teraz.
I Izraelici, nazywając Boga Jahwe, mówili właśnie po polsku: ja jestem. Pan Bóg tak o sobie mówi: jestem. I Jezus co mówi w Ewangelii? Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. My wiemy, o czym Pan Jezus mówi. Gdy wywyższycie, czyli gdy Jezus zawiśnie na krzyżu, to poznacie, że ja jestem. To znaczy, jestem Bogiem. Bo to jest imię Boga. I Izraelici na tyle szanowali to imię Boga, że nawet w modlitwie go nie wypowiadali. Mówi o tym przykazanie z Księgi Wyjścia. Nie będziesz wymawiał imienia Pana, Twego Boga, bez szacunku, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, kto wypowie Jego imię bez szacunku. Izraelici, bojąc się, żeby nie wypowiedzieć imienia Pana Boga bez szacunku, w ogóle go nie wymawiali. To znaczy, kiedy się pojawiało na przykład w psalmie słowo Jahwe, to oni mówili zamiast tego słowo Adonai, to znaczy Pan. A Pan Jezus w rozmowie z faryzeuszami, którzy doskonale znali Pisma, mówi o sobie: ja jestem. I trochę jakby idzie to im mimo uszu, jakby nie usłyszeli tego. Bo Pan Bóg przecież nadużywa i tego imienia według tego prawa. Moi drodzy, skoro to jest tak ważne i istotne, skoro to jest Boże przykazanie, to warto się na tym pochylić. Bo moim zdaniem to przykazanie jest przez nas często traktowane tak bardzo po macoszemu. W taki sposób, że umniejszamy jego wartość do takiej malutkiej. Bo z czym się kojarzy łamanie tego przykazania? Że ktoś przybija gwoździa, trafia się w palec i mówi: o Boże. I myślę sobie tak. Jest 10 przykazań. Najważniejsze wskazania, jakie Pan Bóg nam dał. Pierwsze jest: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Czyli Pan Bóg jest Bogiem jedynym, najważniejszym. No, bardzo ważne przykazanie, takie, które mówi o istocie naszej wiary. A drugie jest: jak się uderzysz młotkiem, to nie mów o Boże. No coś tu jest nie tak. Coś tu nie pasuje. I zastanawiałem się nad tym, kiedy my używamy imienia Boga nadaremno. Kiedy rzeczywiście łamiemy to przykazanie. Kiedy jest moment, kiedy nadużywamy imienia Bożego. W starym tłumaczeniu na język polski tych przykazań brzmiało ono tak: nie będziesz używał imienia Bożego do czczych rzeczy. I to też pewną ważną rzecz wskazuje. Moi drodzy, bo my do Pana Boga się często zwracamy i bardzo dobrze. Zwracamy się w modlitwie. Ktoś prosi Boga o zdrowie, ktoś prosi Boga o wybór życia, jaką drogą iść. Ktoś prosi w ważnej sprawie dotyczącej rodziny. Ale moi drodzy, możemy wypowiedzieć imię Pana Boga nadaremno, bez sensu, w sprawach, które Go nie dotyczą. Ktoś powie: a są takie, które Boga nie dotyczą? No zaraz sobie postaramy się to omówić. Kiedy stoisz w sklepie, w piekarni i myślisz sobie: żytni czy wieloziarnisty? Panie Boże, pomóż mi, bo nie wiem, jaki chleb chciałbym dziś zjeść. To taki trochę, mówię jak parodię, ale wybór bluzki, czy biała, czy czerwona, wybór chleba, to nie jest istota Pana Boga. I to nie chodzi o to, że Pan Bóg nie ma czasu. Bo to nie działa jak karetka, że na przykład ktoś wezwie karetkę, bo go ząb boli, i wtedy ona nie pojedzie do kogoś, kto potrzebuje. Bo Pan Bóg mógłby to wszystko spełnić. I mógłby za nas ten chleb wybrać, jaką bluzkę do pracy, i wybrałby najlepszą. Tylko Pan Bóg chce nas wychowywać do wolności. Ja to wczoraj mówiłem, że przykazania to jest instrukcja obsługi w wolności. I Pan Bóg mówi: korzystaj z tego, co Ci dałem. A dał nam Pan Bóg rozum,
odpowiedzialność i wolny wybór. I dlaczego Pan Bóg tak robi? Przypomniał mi się film o takim amerykańskim muzyku jazzowym, bluesowym, o Rayu Charlesie. Czarnoskóry taki muzyk, który w wieku dziecięcym zaczął tracić wzrok. I w pewnym wieku szkolnym całkowicie nie widział. Film jest biograficzny, także pewnie to opowiada, nie znam aż tak dobrze jego historii, ale pewnie opowiada też prawdziwe wydarzenia. No i inaczej jest, kiedy człowiek tego wzroku nie ma od urodzenia, a inaczej jak go stracił. Bo z dnia na dzień on przestał umieć wykonywać najprostsze rzeczy. Nie umiał zejść po schodach, nie umiał sobie zrobić kanapki, nie umiał się ubrać, nie wiedział, gdzie jest szafka. I co robił ten chłopiec? Za każdym razem, jak coś takiego się działo, że nie umiał czegoś zrobić, to wołał mamę. Mamo, nie mogę zejść ze schodów. Mamo, znieś mnie na dół. Mamo, zrób mi kanapkę. Mamo, pomóż mi się ubrać. Ale ani razu nie uzyskał pomocy. Co w tym czasie ta mama robiła? Stała obok niego i płakała. Ktoś powie, wyrodna matka ma niepełnosprawnego syna i mu nie pomaga. Ale on po latach powiedział, że gdyby nie to, że tak go uczyła, to w momencie, kiedy jej zabrakło, on by nic nie umiał. Mamy by już nie było, a on nadal by nie umiał. Moi drodzy, ja wczoraj mówiłem o wychowaniu, że nie sztuką jest wychować, pozwalając na wszystko. Ale też nie sztuką jest wychować, robiąc za dziecko wszystko. No jak siadamy z pierwszoklasistą robić zadanie z matematyki, on tam ma 2 plus 2, no i siedzi i tam się zastanawia i zastanawia, no to może zdenerwować. No 4 wpisz, no. Wszyscy wiedzą, że 4, tylko ty nie wiesz. Ja lepiej to zrobię, dawaj ten długopis szybciej, nie? Jak chłopczyk chce przybić gwoździa i pół ściany obłupał na przykład obok, bo nie trafił, no to tata może powiedzieć, dawaj ten młotek już mi stąd, ja to lepiej zrobię. I Pan Bóg też lepiej to zrobi wszystko. Lepiej wszystko za nas wybierze. Tylko wtedy niczego się nie nauczymy. Przypomina mi się taka anegdota z mojego seminarium w Olsztynie. Podobno to jest prawdziwa historia, ale ciężko to zweryfikować. Otóż jak przychodzą klerycy pierwszego roku, to po jakimś czasie, po kilku tam miesiącach, jest pierwsza wizyta rodziców. Rodzice przyjeżdżają zobaczyć, w jakich to ich synowie mieszkają w warunkach, jak to wygląda, spotkać się po prostu. No i pewnego czasu tak właśnie przyjeżdżają rodzice tych pierwszorocznych i jeden z ojców widzi swojego syna i oniemiał. Oniemiał. No, nie dlatego, że jego syn inaczej wyglądał, tylko zobaczył go, jak zamiata. Syn zamiata podwórko. Poszedł do rektora i mówi, już teraz księdzu rektorowi dziękuję, że nauczył mojego syna zamiatać. Śmieszne, prawda? Ale jak ktoś nigdy nie zamiatał, to nie umie zamiatać. I czasem są takie w małżeństwie, no, żona się skarży na męża. On nawet nie umie wody ugotować, bo spali czajnik. Albo odwrotnie. Ta żona to nic prostego nie umie zrobić, bo nigdy nie robiła. I teraz, jak my będziemy wszystkie wybory zrzucać na Pana Boga, nasze decyzje, to jak my podejmiemy później ważną decyzję? No ktoś powie, no możemy cały czas Pana Boga wzywać. Ale to kto żyje? Po co nam dar życia od Boga, dar wolności, dar odpowiedzialności, jak nie potrafimy z niego skorzystać, tylko zrzucamy na kogoś innego? I to niesie za sobą bardzo ważne konsekwencje i myślę, że jeszcze bardziej niebezpieczną rzecz, w której możemy Pana Boga w tym przykazaniu obrazić. Bo możemy właśnie na Boga zrzucić odpowiedzialność.
Moi drodzy, jak my źle wybierzemy, jak ktoś łamie przykazania, jak ktoś odsuwa się od Pana Boga, to wcale tak Bóg nie chce. O co mi chodzi? Jak ktoś jedzie samochodem 180 na godzinę na krętej drodze i uderzy w drzewo, to nie Bóg tak chciał. I to jest wzywanie imienia Pana Boga do czczych rzeczy. Jak ktoś wypije butelkę wódki, siada za kierownicę, potrąci kogoś, to nie Bóg tak chciał. I ktoś powie, no ale Pan Bóg jest wszechmogący, On może wszystko zrobić, może temu zapobiec. Ale to jest właśnie ta odpowiedzialność. To jest ten nasz wybór. I można Pana Boga wzywać do czczych rzeczy nadaremno, bo po prostu Go oskarżając o to. No Panie Boże, co Ty zrobiłeś? Nie, to człowiek źle zrobił. Człowiek źle wybrał. Moi drodzy, to jest ważne, żeby o tym pamiętać, że Pan Bóg nas traktuje poważnie. Bardzo poważnie. Mimo, że ja tu stosuję często takie porównania, że Pan Bóg nas wychowuje, że może tak właśnie jak dzieci, ale Pan Bóg nas traktuje bardzo poważnie. I tę naszą wolną wolę też traktuje poważnie. Tę naszą odpowiedzialność też traktuje bardzo poważnie. I to jest wielki dar. Moi drodzy, można jeszcze Pana Boga wzywać nadaremno, kiedy chcemy, żeby Pan Bóg wszystko za nas zrobił. Na przykład mamy egzamin na studiach, pomodlimy się. No to już wystarczy, to się nie będę uczył teraz. To jest wzywanie Pana Boga nadaremno. Bo Pan Bóg chce korzystać z tego, co zrobiliśmy. Może nam przypomnieć różne rzeczy na egzaminie, może nam z tej wiedzy, którą mamy, pomóc skorzystać. Ale tak? Dlatego to przykazanie jest takie ważne, dlatego jest na drugim miejscu, że możemy po prostu przez nasze złe wybory albo ich brak Panu Bogu coś odebrać. Albo Pana Boga o coś oskarżyć. Osądzić o to, że źle zrobił, że jest odpowiedzialny. Moi drodzy, kolejnym przykazaniem, które jest na liście tych 10 przykazań, jest trzecie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Tak jest innego gatunku, bo tu mamy nie będziesz brał, nie będziesz wymawiał imienia Boga nadaremno, a tutaj pamiętaj, nie zapomnij. I to jest takie trochę dziwne, zarazem piękne, że Pan Bóg tak o nas dba, że chce nam dać taki wolny dzień nawet w przykazaniach Bożych, żebyśmy przypadkiem o tym nie zapomnieli. Trochę tak, pamiętaj, że masz jeden dzień wolny w tygodniu. Pamiętaj, abyś go uświęcił. I on się może kojarzyć nam z Księgą Rodzaju, z opisem stworzenia człowieka, kiedy słyszymy, że Pan Bóg stwarzał świat i 7 dnia odpoczywał. Tymczasem 7 dzień tygodnia w kulturze żydowskiej to był szabat, czyli sobota, sabato. A my chcemy świętować 1 dzień tygodnia. Chcemy świętować z Panem Jezusem Jego dzień, Jego święto, niedzielę. I moi drodzy, niedziela to jest, może być piękny dzień. Bo tak jak czekamy na święta Bożego Narodzenia, czekamy na Wielkanoc, nie możemy z wytęsknieniem wyczekać tej pierwszej gwiazdki, to Pan Bóg nam daje dzień świąteczny co tydzień. Tydzień w tydzień są święta. Jak zajrzymy do starożytnych dokumentów ojców Kościoła, to okazuje się, że zanim było Boże Narodzenie, zanim była Wielkanoc, to ludzie świętowali niedzielę. Pierwsze chrześcijańskie święto. Dlaczego? Bo to dzień zwycięstwa nad śmiercią. Bo to tego dnia Chrystus pokonuje złego. I to jest powód do świętowania, bo z tego się nasza wiara narodziła. Moi drodzy, jak świętować? Bo ktoś powie, ja to świętuję wtedy, jak się wyleżę,
jak pośpię do 10, to wtedy to są święta. Może i tak. Ale nie można zapomnieć o tym, co my świętujemy i kogo to jest święto. Kiedy w moim domu rodzinnym ktoś miał urodziny, jakiś czas temu byłem na urodzinach mojej siostry, która się z tego bardzo cieszy, z tych zwyczajów, o których zaraz powiem, no bo ma 12 lat dopiero. No to jak było takie święto urodzinowe, no to jakoś się wyjątkowo tę osobę zawsze traktowało. Wyręczało się ją z obowiązków, nie musiała ścielić łóżka, zmywać po sobie, na przykład tylko siedziała na wyjątkowym miejscu gdzieś przy stole. No takie małe rzeczy. Ale wskazywały na to, że to coś wyjątkowego. I niedziela to też mogą być małe rzeczy. Ale ważne, żeby były skierowane ku Panu Jezusowi. Msza święta, czyli spotkanie z Chrystusem, świętowanie, to jedno. Ale jak ja sobie myślę o świętach, o tym, jak się człowiek do świąt przygotowuje, no to zobaczcie. Tydzień przed świętami, wielkie sprzątanie. Właśnie tak w okolicach Niedzieli Palmowej. Pamiętam, że sobota przed Niedzielą Palmową to trzeba było zrobić cokolwiek, żeby nie być w domu wtedy. Bo to już było odsuwanie szafek, coś tam, okna, nie wiadomo co. Więc byle się gdzieś zapisać na jakieś dodatkowe lekcje czy cokolwiek, żeby nie było gdzieś w domu. Ale chodzi mi o to, że sprzątamy, generalnie się przygotowujemy, coś w kuchni. I same święta wyglądają tak u mnie, że się odwiedza innych. Jedzie się do wujka, do chrzestnego, do cioci, do sąsiada, żeby się razem cieszyć. Ktoś powie, ale to męczące, co to za święta. Ja wolę odpocząć na rybki, na grzybki. Tylko warto się zapytać właśnie, co ja świętuję. Świętuję zmartwychwstanie Pana Jezusa. Świętuję to, że powstał Kościół. Świętuję to, że mogę w wierze się z innymi tym dzielić. I to jest ta istota. To po to właśnie mamy taki dzień. W języku polskim to tak nie do końca dobrze brzmi, bo my mamy niedziela, to znaczy nie działaj, nie działać. I to jest wyrażenie, które bardziej określa tę część z przykazań kościelnych, bo tam jest napisane powstrzymywać się od prac niekoniecznych, więc tak nie działać. Ale w innych językach to już brzmi tak zdecydowanie lepiej, bo na przykład po włosku Domenica, dzień pański. Po angielsku Sunday, po niemiecku Sonntag, dzień słońca, czy dzień światłości, no to też wiemy, o kim mowa. Ale najpiękniej jest po rosyjsku. Muszę się kartką posłużyć, bo nie znam rosyjskiego. Woskresienie. Dobrze powiedziałem? Nie? A pod rano sprawdzaliśmy, że wo, podobno. Bo ksiądz Krzysztof był na Białorusi, to wie lepiej. Chodzi o to, że to jest słowo, które mówi zmartwychwstanie. I to pokazuje, co to za dzień. Co to oznacza? Po co my ten dzień mamy świętować? I jak ktoś czeka na święta i nie może się doczekać, to w niedzielę będą święta. I za tydzień też będą te prawdziwe, takie w cudzysłowie prawdziwe, wielkanocne. Ale później znowu będzie niedziela miłosierdzia, święta. Niedziela druga wielkanocna, święta. Niedziela trzecia wielkanocna, święta. Oczywiście nie gotować tam znowu tych wszystkich potraw. Tylko się cieszyć. Cieszyć tym, że Pan Jezus zmartwychwstał. I że mogę z Nim przeżywać taki wspaniały dzień. Święty Bazylii, jeden z ojców Kościoła, powiedział nawet, że w niedzielę nie wolno ani klękać, ani tym bardziej pościć, bo to grzech. Bo to za duże święto, żeby ktoś pościł. Nam się to trochę już rozmyło, ta tradycja sprzed wieków. Ale chodziło mu o to, żeby tak podkreślić ten dzień, żeby przypadkiem ktoś nie zmarnował tego dnia, tego pięknego. Wykorzystajmy go dobrze. Moi drodzy, to jest dar od Pana Boga. I znowu powiemy, Pan Bóg nam chce układać dzień. Nie,
Pan Bóg podpowiada, że masz święta i zapytaj się, co możesz w tym świątecznym dniu zrobić. Co zrobić, żeby on był świąteczny? Jak w kalendarzu, czerwona karteczka. Co zrobić, żeby się różniła ta czerwona karteczka od czarnej, tej codziennej? Moi drodzy, trzy pierwsze przykazania dotyczą bezpośrednio Pana Boga. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Trzy przykazania dotyczące relacji mojej z Panem Bogiem. Te trzy, które zawierają się i wyjaśniają nam te przykazania miłości. Słuchaj Izraelu, kochaj Boga całym swoim sercem, całym swoim umysłem, całą swoją duszą. To jest instrukcja, co robić, gdzie uważać, gdzie nie przekroczyć tych Bożych wskazań. Jutro zakończenie rekolekcji. A jak przypomnicie sobie, to tych przykazań nie są 4, tylko jest 10. Więc jutro będę omawiał wszystkie 7 po kolei. Nie, no, oczywiście nie zniechęcam was, żebyście nie przyszli jutro, bo powiecie, nie no, godzinę to nie będziemy słuchać. Więc nie zrobię tak. Zrobię to troszeczkę inaczej, z małym takim pomysłem. Mam nadzieję, że będzie się podobało, ale nie mogę nic zdradzić więcej. A dlaczego? Bo jak jest dobry serial, to zawsze odcinek się kończy tak, że niby coś tam zdradza, co będzie, ale bardziej ma zachęcić, żeby się pojawić i dalej wysłuchać. Więc ja się posłużę takim właśnie zabiegiem, że tam zdradzam, że będzie aż 7 przykazań na jednej mszy, ale jak to będzie, to zapraszam jutro, żeby się przekonać. Pamiętajmy, że te trzy Boże przykazania to podstawa. Podstawa relacji z Bogiem. Podstawa spotkania naszego. Miej jednego Boga. Kochaj Go całym sercem. I świętuj z Nim w radości. Amen. Abyśmy mogli żyć na wieki w zjednoczeniu z Chrystusem, w ufnej modlitwie przedstawmy Mu pragnienia naszych serc. Módlmy się za pasterzy Kościoła, z Ojcem Świętym Franciszkiem na czele, aby wytrwale głosili Ewangelię Chrystusa, która jest uzdrowieniem i nowym życiem dla każdego człowieka. Ciebie prosimy. Módlmy się za prowadzących, a więc także za księdza Marcina i za przeżywających, czyli także za nas, święte rekolekcje, abyśmy byli poddani natchnieniom Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę, za polityków, aby umieli rozeznać prawdziwe dobro i zgodnie z nim podejmowali codzienne decyzje. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, by mężnie trwali przy Panu, czerpiąc siłę z kochającego serca Zbawiciela. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem. Prośmy dla nich o łaskę wiecznego zbawienia. Módlmy się także za ich rodziny, o pocieszenie serc dla nich. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych, polecając świętej pamięci Helenę Hawrylak w 7. rocznicę śmierci Henryka oraz ich rodziców. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, za naszych bliskich, abyśmy byli wierni Panu Bogu w naszym codziennym życiu. Ciebie prosimy. Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, przyjmij nasze dziękczynienie za Twoje serce, które słucha woli Ojca i wysłuchuje każdego człowieka, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wisi na krzyżu Pan Stwórca nieba. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, dzięki Twojej hojności
najmniejsze członki i wszystko ciało okrutnie zbite. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, składamy Tobie przebłagalną ofiarę, abyś litościwie odpuścił nam grzechy i sam pokierował niestałymi sercami przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze Wszechmogący, Boże Królu wiecznej chwały. Przez mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, który odtąd może wychwalać Twoją wielkość. Na krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęga Chrystusa ukrzyżowanego. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością śpiewając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich. Ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby Twój lud wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, o Helenie, Henryku, ich rodzicach i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, który łączymy i będziemy przyjmować. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali zaproszeni na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. O głowo uwieńczona cierniami pełna ran, ach, jakżeś krwią zbroczona, jak strasznie cierpi Pan. O głowo mego Boga, pokłony składam Ci, Tyś sercu memu droga, bądź pozdrowiona mi. Nim Cię, o święta głowo, na krzyżu skłonił Bóg, nim rzekł ostatnie słowo, że zwyciężony wróg katuszy poniósł wiele, okrutny znosił ból na duszy i na ciele, wszechświata cierpiał król. Sam swe wyciągnął ręce, na krzyż je rozpiąć dał. Jakby choć w srogiej męce grzesznika objąć chciał,
na tych, co z Niego szydzą, spojrzenie słodkie śle. Przebacza, bo nie wiedzą, że przecież czynią źle. Do łask Łotra przyjmuje Janowi matkę swą, poleca i miłuje też matkę ludzi ją. I pragnie, tęskni, woła, już wykonało się. O Jezu, któż nie zdoła żałować, widząc Cię? Tyś dla mnie cierpiał, Panie, jam winien, Boże, ja. O Jezu, me kochanie, jak wielka miłość Twa. A cóż mi czynić trzeba, by spłacić długi swe? Tyś stwórca ziemi, nieba, a ja stworzenie Twe. Cóż Ci za miłość Twoją, za poświęcenie dam? Wszak nic własnością moją, od Ciebie wszystko mam. Nie garć mym sercem, Zbawco, racz w ranie swej je skryć. I krwią łask wszelkich Dawco, chciej winy Jego zmyć. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby wytrwały udział w Twoich misteriach zbliżał nas do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Moi drodzy, nie trzeba siadać, tylko trzy krótkie ogłoszenia. Z racji na uczestnictwo w rekolekcjach świętych, każdy z nas, kto przystąpił do spowiedzi świętej, czyli jest własny uświęcającej, kto przyjmuje komunię świętą, jutro odmawiając modlitwy przepisane prawem za Ojca Świętego Franciszka, może dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych, dla zmarłego, kogo byśmy sobie mogli wybrać. Następnie w dniu jutrzejszym ostatni dzień rekolekcyjny i ksiądz Marcin jako rekolekcjonista będzie rad, kiedy złożymy ofiarę na duszpasterstwo, które prowadzi. I moi drodzy, ostatnia informacja. Ksiądz proboszcz zachęca, bo jeszcze są kartki do wylosowania dla dzieci, żeby można było im zrobić paczkę. Zapraszamy chętnych do zakrystii. Dzisiaj jeszcze msza święta o 19:30, a za chwilę po Bożym Błogosławieństwie zapraszam przedstawicieli stowarzyszenia, aby można było złożyć kwiaty pod tablicą smoleńską. Pamiętajmy, moi drodzy, w naszych modlitwach to była elita Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, która znowu została na tamtej ziemi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w miłości Chrystusa. Któryś za nas cierpiał rany,
któryś za nas. Któryś za nas.